Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony się witam was w kolejnym odcinku z Impostor Factory. Kontynuujemy naszą w sumie przykrą opowieść. W sumie przykrą. O, chociaż może nie taka przykra. To ostatnie pudło. Mówiłem, że zdążymy wnieść wszystko jeszcze dziś. Hej! O co chodzi? Jesteś pewny, że ci to odpowiada? Przeprowadzamy się tak daleko przez moją pracę. Też miałeś swoje plany, prawda? Jasne, ale nie aż takie. W końcu to fundacja Johansa. Cokolwiek będziesz tam robiła, jestem pewny, że będzie to przełomowe. A jednak... Hej, wszystko w porządku? Wiem, ile to dla ciebie znaczy. Nie przejmuj się. Na pewno też znajdę coś dla siebie. Dzięki, Queens. Cieszę się, że tu jesteś. Oczywiście. Obiecałem, że będę. W każdym razie, spróbujmy się tu trochę zadomowić, a potem musisz odpocząć. Głupio byłoby, gdybyś jutro notykowała. W końcu to twój pierwszy dzień. O. Czyli jednak byli parą. Pytanie, co się stało? Jaka sypialnia. I znowu stary, dobry materac. Czuję się, jakbyśmy się przenieśli z jednego akademika do drugiego. Dla mnie jest przytulnie. Przypomina mi to kemping. Ty nie byłaś nigdy na kempingu, prawda? Nie całkiem. Oko w nocy ci pokażę kemping. Ten się on, nie ja. A oto legendarny dodatkowy pokój. Może być wszystkim. Może być gabinetem. Albo pokojem z maszyną do paintballa. Zdregała mi na książki po tamtej stronie. Albo pokojem do minigolfa. No i z komputerem, o tam. Albo salą tronową. Taki wolny pokoik to jest fajna sprawa. To mi przypomina... W rezydencji mają złoty sedes. Dosłownie? Dosłownie. Wow. Poważnie muszą siedzieć na złocie, żeby strzelić klocka? Definitywnie. Już ranek. I kolejne zablokowane wspomnienie. Co tym razem na nas czeka? Dobra. Jak wyglądam? Nie chcę cię przestraszyć, ale... Do twojego kuka przypiona jest kobieta. I wygląda odlotowo. Wrócę przed kolacją. Idź, na pewno pójdzie ci świetnie. Ej, ale to wiecie co, trochę dziwne. Albo my już nie żyjemy, bo to też może być tak, że my już po prostu jesteśmy martwi. I wiecie, my jesteśmy tu świadomością w komputerze. A, czy to może być prawda? O, jest ten piesek chyba, co? Lis! Wow. Czy to prawdziwy lis? Nie, to tylko rozumny lisi ogon. Oczywiście, że prawdziwy. Czemu nie wychodzi?
Jest bardzo nieśmiałym lisem. Pozostali już przybyli. Erika czeka na ciebie w środku. Pójdę ją znaleźć, dzięki. Prawdziwy, rozumny lisi ogon. Ciekawe, ciekawe. No dobra, wbijamy. Tylko tak, lis w budzie, kot w domu, to nie jest dobre połączenie. O, mamy tu delikatne zaciemnienie. Tu jeszcze nie ma nic. Gdzie są wszyscy? Emil powiedział, że już przyjechali. Poszli do laboratorium. No nie, dotarłam za późno, by pojechać z nimi? Nie do końca. Zapraszam na pokład. O, wbijamy. Jedziemy na dół. No, ale bajer. Witamy w Fundacji Juhansa. To tylko jedna z gałęzi naszych głównych centrów rozwoju. Jak pewnie się domyślasz, również jedna z najbardziej dyskretnych. Wow, wszystko tutaj jest... wiedziałam, że z tym domem coś jest nie tak. A ten robot... Wiedziałam, to nie jest zwykły ryżowy, prawda? Ryżowar, przepraszam. Ryżowar znowu ucieka! Hej, wracaj tu! Jeśli kucharze jeszcze raz spuszczą go na dół, to przysięgam, że... To ryżowar. Aha. Chodź, oprowadzę cię. No dobra. Idziemy. Lecimy na Szczecin. Nie możemy biegać? Możemy. Tu jest kawiarnia. No ale mają tutaj zarąbiście. No i zobaczcie, znajdźcie kochankę w takim domu. Niby przychodzisz do starszych ludzi, a możesz tak wyprowadzić nowe życie. Stołówka i pokój rekreacyjny. Kucharze spuszczają jedzenie windą 3 razy dziennie. Wystarczy, że coś zamówisz. Wydawało mi się to dziwne, że macie aż 3 kucharzy. No, no faktycznie 3 kucharzy trochę dużo. Aj, to było tutaj po to. Oho. No, banany wiszą. No fajnie. Bardzo fajnie. Ta mapa jest interaktywna? Nie. A tutaj mamy pokoje dla współpracowników. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, ciebie też możemy zaprosić. Dzięki, ale znalazłem już sobie miejsce. Aha, czyli to też są pokoje domowe, w sensie takie sypialne. No, no, no. A tu już nie można? Oh, really? Oh, no. Anyway. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tu jest jeszcze jakieś przejście. O, dobra, tu i tu jest pan domu. Tu jest pan domu. Oczywiście, co zaszczyt mieć cię tutaj. Dziękuję, dam z siebie. Doktorze Hans, jest pan tam jeszcze? A, przepraszam. Jestem. Odnośnie do umowy, nie leży w naszym interesie fundować projekt bez prawa głosu w komitecie. Komitet nie jest jednym sposobem, by mieć wpływ na decyzję, panie Armstrong. Powinnaś pójść do doktor Yu w zachodnim skrzydle. Ona kieruje twoim zespołem. Okej. Się dziwię, że nam to przerwało dziwnie, ale to chyba był celowy zabieg. Dobra, i tam dalej przejścia nie ma. Ostatnie miejsce. Tu jest robot.
Nie, projekt, nad którym będziesz pracować, nie jest tylko jednym z kilku badanych u nas. Ale pst, ten jest mój ulubiony. Ryżobot. Poza tobą, Ryżobot. Pokażemy Linry miejsce pracy? Pewnie. Jesteśmy obecnie w trakcie prac konserwacyjnych, ale jestem doktor Clegg. Przy okazji, zabierz Ryżobota z powrotem na górę, dobrze? No, oczywiście. O, już myślałem, że musiał naśladować robota. Wiesz. Nie teraz, skarbie, ale dzięki. Dobrze. Ja chcę ryż, robocie. Ja chcę ryż. Dawaj. Czy teraz już chcesz ryż? Nie teraz, skarbie, ale dzięki. Dobrze. Co on będzie mówił? Niestety to samo. Myślę, że może jakaś większa interakcja będzie z tym wszystkim. Dobra, ale kim jest ten typ? A, interfejs człowieka-maszyna? Bez większych postępów, no, skupiam się na imitacji danych. O, paru nowych pracowników się tym zajmie. Niedługo powinniśmy zrobić krok naprzód. No właśnie, imitacja człowiek-maszyna. Mi się wydaje, że naprawdę my jesteśmy właśnie tym pseudo czymś. Coś się musiało wydarzyć między nami. No, to tutaj. Doktor Louis Clegg powinien tam być. Przyjechał kilka dni wcześniej. A, przepraszam. Kto tam mówił to w sumie wcześniej, bo nie zauważyłem chyba. No, wydaje mi się, że poznaliście się już na przyjęciu. Pamiętam. Chodźmy, Ryżobot. To była Rika, nie ta pani domu, przepraszam. Porąbałem teksty. Dobra, mamy wszystko. Jest QSG. Idziemy na lewo. A to on. Czyli świeży doktorat, co? Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem cię na przyjęciu. A że spotkam cię tutaj... Doktor Yu powiedziała, że moja praca pomogła przy projekcie. Postaram się jak najlepiej... Twoja praca? Czytałem ją. Bez obrazy, ale nie ma tam nic, czego już nie wiedziała. Chcesz powiedzieć... To, co tutaj zrobili, zdekonstruowałem wszystko. Nie ma mowy, żeby tyle osiągnęli, nie wiedząc o wynikach twoich badań. Doktor Yu i jej zespół musieli to odkryć lata temu. Lata temu? Ale w takim razie... Czemu tego nie opublikowali? Poważnie pytasz? To nie jest jakaś purytańska akademia dzieląca się wiedzą dla dobra ludzkości. Powiedziałbym, że chodzi o pieniądze, ale... Zaangażowanie w to grupy są bardziej skomplikowane. Niemniej posłuchaj. Jeśli szukasz miejsca, w którym możesz mieć wpływ na przyszłość świata, to dobrze trafiłaś. Może trochę potrwać, zanim nasz projekt ukaże się publicznie, ale to tutaj... Tutaj wszystko się zaczyna. I to jest niby ten komputer kwantowy, rozumiem, tak? Ciekawe. Jest rezonans. Rozumiem, że rezonans jest po to, żeby w razie czego mózg człowieka, który będzie tutaj konstruowany, przenoszony w danych, można było od razu ogarnąć, tak, medycznie. No okej. Lecimy dalej. Gdyż ona cały czas wychodzi do pracy. Studiuje. Kłóci się z tym trogodlytą. Trogodlytą chyba. Jeszcze raz dziękuję, że daliście mi szansę. Wiele się już nauczyłam. A, dobrze się tu czujesz, mam nadzieję? W poniedziałek wprowadzimy cię w główny projekt. Pamiętaj o dyskrecji. Będę gotowa. Dobra, dalej.
Wróciłam. Ej, jak tam w pracy? Nie tak źle jak na pierwszy tydzień. Chyba zaczynam się przyzwyczajać. Co tam robisz? O, poczekaj tylko. To najlepsze ciasto marchewkowe, jakie kiedykolwiek zjesz. No, wydają się być szczęśliwi. O, śniadanie do łóżka. A ty w sumie też powodzenie. To był kot laboratoryjny, tak? A nie. On po prostu pierdolił rybę, nieważne. Jestem prawie pewny, że już wiem, w czym tkwi problem. A mogłabyś zostać trochę dłużej i przeprowadzić kilka testów? Jasne, chętnie pomogę. No i zaczynają się nadgodziny. Ej, przepraszam, że wracam późno. Wszystko w porządku? Tak, zawsze są jakieś błędy do naprawienia, ale poradzimy sobie. Pewnie, że tak. W końcu ty tam jesteś. Pójdę podgrzać kolację. Okej. Znów badania. Moduł interfejsu jest nadal w tyle, chociaż robimy postępy. Inwestorzy oczekują demonstracji. Jesteś pewna, że będzie gotowy przed następną wizytą? Tak, zdążymy. Przy okazji, myślałaś nad propozycją przeniesienia się do rezydencji Linry? Przygotowaliśmy nawet dla ciebie wolny pokój. Z pewnością tak byłoby łatwiej. No nie. Linry. Cię miałem za mądrzejszą. No, przepraszam, że znowu się tak bardzo spóźniłam. Musiałam... No i znów, jak zwykle, wszystko pieprzy robota. Górne posiłki. Ale diabła z przepisami. Postęp to postęp. Jednak... Jesteś pewna, że chcesz przeprowadzić demonstrację w przyszłym tygodniu? Tak. Uważam, że to zaszczyt. Byliśmy długą drogę. Cieszę się, że mogłam w tym uczestniczyć. No, bo coś odpierdzieli. I sama się może przeniesie. Rany, zapomniałam, że to dziś. No nieładnie. Zamieszkać na miejscu? Sama? Ale... Przecież mamy już to mieszkanie. Jeszcze się nie zgodziłam. Ale poważnie, co rozważasz? To byłoby tylko na jakiś czas. To samo mówiłaś o pracy do późna. Teraz zostajesz dłużej każdego dnia. Wiem, tylko... Robimy coś niesamowitego, Queens. Jesteśmy tak blisko. To może zmienić świat. To jest dokładnie to, co zawsze chciałam robić. Wiem, że mam dla ciebie mniej czasu niż powinnam. Przykro mi z tego powodu. Ale myślałam, że oboje od początku wiedzieliśmy, co będę musiała robić. Nie mylę się? Mówiłeś, że rozumiesz i że dasz mi powód, by się nie zatrzymywać. Że jeśli chcę zobaczyć świat, przyniesiesz mi go, żebym mogła dalej robić to, co robię. Wiem, że to brzmi egoistycznie, ale ja nigdy o to nie prosiłam. Nigdy bym się nie zgodziła, gdybym wiedziała, że tego nie chcesz. Oczywiście, że chciałem. Nie byłoby mnie tutaj, gdybym nie chciał.
Mówiłem szczerze i staram się z całych sił to robić. Tylko, że... Myślałem, że i tak będziemy mieć więcej czasu dla siebie. Powiedziałem, że przyniosę ci świat, ale... Chyba wtedy nadal chciałem oglądać go też z tobą. A teraz ta wizja wydaje się być coraz bardziej odległa. To nie jest całkiem fair w stosunku do ciebie, prawda? Ja po prostu nie wiem, czego naprawdę się spodziewałem. Przepraszam, naprawdę nie mogę już dłużej rozmawiać, by... Nie mogę już dłużej zostać, by o tym porozmawiać. Już jestem spóźniona, a mamy dziś przedstawiać inwestorom nasze postępy. Ale... Porozmawiamy o tym później, dobrze? Jasne. Ani be, ani me, ani chuj ci w dupę. No, przykre. Mega przykre. Mega przykre. Co tu się stało? Teren jest zamknięty. Co pani tutaj robi? Pracuję tu. Liri! A co się dzieje? Czy to był Louis? Nie udało się. Inwestorzy już tu byli, czekali, więc... Więc Louis zastąpił cię przy demonstracji, ale oni chcieli zobaczyć próbę na żywo. Zastąpił mnie przy demonstracji? Doktor Heinz i doktor Yu nadal są w środku. Rozmawiają z pozostałymi. Powiedzieli... Linry, czekaj! Co tu się dzieje? Co tu się odwala? Ale co komu po maszynie łączącej się ze wspomnieniami, jeśli zabija to użytkownika? Nie wiemy tego jeszcze na pewno. To tylko jedna nieudana próba. Tak, powodzenia w następnych próbach ze wszystkimi nowymi przepisami, które teraz wprowadzą. No, jesteśmy poza zasięgiem ich zainteresowania. Możemy je obejść. Nie, byliście poza zasięgiem. Właśnie, a teraz jesteście w samym centrum. Tak czy inaczej, jeśli istnieje zasadnicza niekompatybilność z nadpisywaniem wspomnień, to nie wróży to dobrze już samemu Butchonowi projektu. Ale z was pesymiści. Może wystarczy zmiana strategii biznesowej. Nie traćmy głowy z powodu jednej małej komplikacji. W jaki sposób jest to mała komplikacja? Właśnie. Jaki ma sens zamienianie wspomnień, jeśli będą im umierać w trakcie? Linry? Czekaj, Linry! Czyli to jest projekt edycji, nadpisywania wspomnień. No kurde. Biegli za nią. Zaczepili ją. Pierdolnęła robotę. Amen. No i co, mamy happy end? D-
Dla mnie to wygląda jak happy end. Chociaż on się wyprowadził? Nie. Hej, wcześniej wróciłaś. Co się stało? Chcę jechać. Chcesz zamieszkać w rezydencji? Nie. Chcę zwiedzać z tobą świat. No to kurde, czego jeszcze chcesz? Trzeba chcieć więcej. Przecież to jest wszystko elegancko teraz, no. No i co się stało? To samolot się wykasztanił? No jest miło, przyjemnie. Są na lotnisku. Wyglądają wieże Eiffla, okej. Ciekawie. To już tak nie wygląda jak tutaj na obrazku. Ogólnie Francja to jest brud, smród, ubóstwo i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. Obrzydliwe państwo, do którego więcej bym nie pojechał osobiście. A trochę świata zwiedziłem w swoim życiu. Ej, no i wydaje się przyjemnie. Na pewno tam takich rodzin z dziećmi nie uświadczycie, wierzcie mi. No jest tak teraz niebezpiecznie, że to jest dramat. Jest Stonehenge. W Stonehenge jeszcze nie byłem, to fakt. No ale to wydaje się, że jest naprawdę bardzo fajnie, że no dobrze się dogadują. Co się stanie? Kurde, no już czekam tylko na ten trigger, który rozpieprzy wszystko. Zgaduję, że choroba. Egipt. Choroba rozpieprzy wszystko, jestem pewny. W Chinach też w sumie nie byłem. Ogólnie Azja jak najbardziej mnie interesuje. Kiedyś taki trip Chiny, Japonia, Korea, o. To było coś fajnego. To by było coś fajnego. No jest to tylko bilety są drogie. Niestety bilety są drogie. Ja wiem, gdzie ona patrzy. Dobre. To było dobre. To mi się podobało. Akcent humorystyczny zaliczony. No i mamy drakę. 100%. No, Wenecja. Hej, Queens. Cieszę się, że pojechaliśmy. Jeszcze kiedyś wrócimy. Zaraz coś się spieprzy. Jestem pewny. O, już coś z nią jest nie tak. No właśnie. Lindy? Wszystko w porządku? Tak. Chyba trochę mnie złapała choroba powietrzna. Pewnie od tego kołysania. Jesteś pewna? Do tej pory nigdy ci się to nie zdarzało.
Zadzwonię do twojego lekarza. Zbadamy cię na wszelki wypadek. No właśnie. I się zaczyna jebać wszystko jak domek z kart. Ciąży? Tak, no to wygląda. Gratulacje. O, przepraszam, to nie było zaplanowane? Właściwie nie, ale... Ale pani doktor w mojej kartotece... Tak, wiem o twoim stanie zdrowia. To jest kobieta. W takim razie... Czy naprawdę mogę? Szczerze? Twoje obawy są uzasadnione. Ale jakby to ująć. Większość ludzi ma jakieś dziedziczne czynniki ryzyka, które może przekazać potomstwu. Przy chorobach o ekstremalnym wysokim ryzyku jak Huntington, poród może być odradzany. Ale przy innych poważnych, lecz częściej spotykanych jak rak, zwykle nie jest. Twój rzadki stan natomiast, choć poważny wypadek gdzieś pomiędzy. Nie zrozumcie mnie źle, nie staram się was zachęcić, zwłaszcza, że są jeszcze inne problemy, ale jest to decyzja, którą tylko wy dwoje możecie podjąć. No dobra, to mnie zaskoczyli. Ciąży się jeszcze nie spodziewałem. Co myślisz? Naprawdę to rozważamy? Nie wiem, ale... Musimy podjąć decyzję. Mówiłaś, że chciałabyś założyć rodzinę, prawda? Tak, ale tutaj nie chodzi tylko o to, czego chcę. Przecież jeszcze niedawno byłam całkiem zajęta własnymi sprawami. Ostatnio mam się raczej dobrze, ale... Może zapiszemy cię na jakieś badania. Postępy medycyny na pewno się posunęły od tamtych czasów. Dowiemy się tylko, jakie są szanse. Ryzyko nadal pozostanie. A nawet bez tego wszystkiego, w ogóle zostać rodzicem. Co o tym sądzisz, Queens? W ogóle chciałabyś założyć rodzinę? Znaczy, przepraszam, to Lily. Czy w ogóle chciałbyś założyć rodzinę? Szczerze? Zanim umarła moja babcia, przez bardzo długi czas była moją jedyną rodziną. Ledwie pamiętam okres, kiedy byłem z rodzicami, ale nadal pamiętam to uczucie. Uczucie posiadania rodziny. Szczerze mówiąc, to brzmi dość przyjemnie. Ale, tak jak powiedziałaś, tutaj chodzi o coś więcej. Boję się, Queens. Ja też, ale decyzja należy do nas. Chcę ci tylko powiedzieć, że cokolwiek postanowimy, będę cię wspierał do samego końca. Co tu się dzieje? Odwiesiła fartuch na kołek tak zwany. W sensie, że skończyła z medycyną, czyli jednak będzie mamusia. I tutaj. Tak, serce bije. Powiedziała pani serce? Widzę. A tutaj jest ręka. Mamy rękę, Lily. I druga.
No kurczę, jak coś się zaraz spierdoli, to się popłacze. Wygodne buty to na pewno. I nie zapomnij o prenatalnych witaminach. Ale najważniejsze... ten. Żebyś miała co wspominać. O Jezu, właśnie, to jest chyba najgorsze. Jak ktoś lubi spać, to ma problem. Zastanawialiśmy się nad Tobiasem, jeśli to będzie chłopiec. A Gabriel, jeśli dziewczynka. O, oba imiona są urocze. Kochanie, powiedz coś. To wspaniała nowina. Tak. Dbaj o siebie. Słyszysz, Lynn? Będę. Swoją drogą, wiecie, że możecie to sprawdzić, prawda? Zaraz, co sprawdzić? Czy będzie chłopiec czy dziewczynka? I kolejny USG. Wygląda jak... no, jak co? Tak, to chłopiec. Jeszcze to. Będzie wyglądało ślicznie na małym Tobim. A to trochę duże na noworodka, mamo. Oj, Lynn, nie będziemy miały czasu na zakupy, kiedy się zacznie. Nie wiem, co mam komentować, no to jest urocze. Jak? A tak? A co powiesz na... o! Przestań, przestraszysz dziecko! Gotowi? Zaczynamy! To trochę mało klimatyczne, skoro już wszyscy wiemy. Nie zamierzam stracić okazji na przyjęcie z ogłoszeniem płci. No, przynajmniej odpuściłeś sobie dmiarkę. No tak, niebieskie różowe. O, poczułem kopnięcie. To tylko burczenie w brzuchu. A, no dobrze. Może najpierw kolacja. Czekaj, to też brzuch? Nie. To nie było bur... nie. To nie był brzuch! Coś się odjebie. Tak, serce nadal bije mocno u malucha. I zdaje się... O co chodzi? Coś nie tak z dzieckiem? Nie, u dziecka wszystko w normie, tylko... zróbmy tak. Na wszelki wypadek zapiszę cię na parę dodatkowych badań w ciągu najbliższych tygodni. No i chuj po happy endzie. Dom twojego dzieciństwa, Tak. Od dawna chciałem cię tu zabrać. Gdybyśmy tylko mieszkali bliżej... lepiej późno niż wcale. Czyli to tutaj trzymasz skarby młodości. Coś się pewnie znajdzie. Coś się spieprzy, no. Znaczy nie byłoby tej gry, nie? Wow. Musiałeś w dzieciństwie sporo czytać. Tak. Uwielbiałem książki.
Dzięki nim czułam się, jakbym przeżyła wiele różnych żyć. To dziwne, ale potrafię sobie wyobrazić, jak mówisz to z pełną powagą jako dziecko. Mały książę. Nienawidzę jej książki. Tak. Tata dał mi ją bardzo dawno temu. Dziwne, jak z biegiem lat ta historia znaczyła dla mnie zupełnie co innego. Hej, weźmy ją ze sobą. Może kiedyś poczytamy ją Tobiemu. Tobi. Tobias, tak? O, malowanie na niebiesko. No, Winry? Tak, wszystko w porządku. Tylko trochę... Ja pierdzie. Nie lubię, jak gra to robi. Heretka, 100%. Jest pan pewny? Obawiam się, że tak. Wykonaliśmy kilka prób. Rozwój choroby jest poważny i wydaje się postępować szybko. Dlaczego akurat teraz? A dziecko? Z dzieckiem wszystko w porządku, ale... Ale? Cóż, wykryliśmy zmiany wcześniej, więc jest czas, by się leczyć, Linry. Świetnie. Nie możemy mieć pewności, ale prognozy są korzystne, jeśli zaczniemy leczenie natychmiast. Zaraz, zacząć natychmiast? Czy tak będzie dobrze? Dziecka? Niestety nie. Musielibyśmy wywołać poród przed rozpoczęciem leczenia. Wywołać poród? Jest za wcześnie. Wiem. Mamy odpowiednie środki, by w takim wypadku spróbować utrzymać dziecko przy życiu, ale... Tak wczesny poród zwykle wiąże się z trwałymi komplikacjami. A jeśli wstrzymamy się z leczeniem, aż będzie gotowy? Wtedy przegapimy optymalny moment na rozpoczęcie leczenia. Dziecko powinno zdążyć się rozwinąć bez przeszkód, ale ty... Nawet w najlepszym wypadku opóźnione leczenie poskutkuje nieodwracalną niepełnosprawnością. Najgorszym zaś... Cóż... Doktorze, jest pan potrzebny w pokoju numer 5. Dam wam chwilę do namysłu. Wiem, że to trudne... Ale biorąc pod uwagę naturę problemu, musicie bezzwłocznie podjąć decyzję. Przykro mi, że musicie wybierać. Co my sobie w ogóle myśleliśmy? Jak mogło nam się wydawać, że to jest dobry pomysł? To moja wina. Nie zgodziłabyś się, gdyby nie ja. To nie dlatego... Wiesz, to było jak sen. Podróżowanie razem po świecie, przygotowywanie się na dziecko. Ostatni rok był taki... zwyczajny. Po prostu nie chciałem się budzić. Powinnaś zacząć leczenie. Co? Mówię to, żebyś ty nie musiała. Vinci. Zajmę się nim najlepiej jak potrafię. Bez względu na wszystko. Ale ty... To jedyny sposób, żebyś w ogóle była w stanie się nim zajmować. To nie fair wobec niego.
Nie fair byłoby też, gdyby musiał dorastać bez mamy. To jest coś, o czym powinniśmy byli pomyśleć zanim. Popełniliśmy błąd, dobra? Ja popełniłem błąd. Nie możemy tego zmienić, ale nadal mamy okazję zadecydować o tym, co będzie dalej. Wins. Nie możemy cię stracić. Moi drodzy, ale resztę historii oczywiście dowiemy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy w następnym odcinku z Impostor Factory. Trzymajcie się. Hej, hej.